Dzień dobry Państwu. Dzisiaj dedykuję ten odcinek dla burmistrza naszego miasta. Dlaczego dla niego dedykuję? Dlatego, że na mojej osi czasu złożył post związany z moimi urodzinami. No i nie mogę być taki, żeby nie odwdzięczyć się za to. A dlaczego to robię? Dlatego, że pan burmistrz tak naprawdę odpowiada, co się dzieje w naszym mieście, czyli powinien mieć wpływ na to, jak pracuje prokuratura, policja i sądy. A dlaczego tak zareagowałem? Rozwijam temat. Dlatego, że kiedy byłem kolarzem, reprezentantem Polski kolarzy niepełnosprawnych, to ten pan poprosił mnie o wywiad. Robiliśmy wywiad, więc myślałem, że ten człowiek dba o osoby niepełnosprawne, że taką ma misję. Tak myślałem, ale kiedy miałem wypadek, moje kolarstwo zostało zatrzymane, że należy do ludzi, którzy muszą być aktywni. Wymyśliłem sobie łowienie rybek. Wkręciłem się w łowienie karpi, bo spodobało mi się. Zacząłem czytać, rozpoznawać temat, poznałem ludzi, którzy mnie wprowadzili w to i odkryłem sposób, który pozwala na łowienie tych ryb, na bardzo duże łowienie. I w naszym mieście zaczęło to irytować ludzi, że ja łowię tyle tych ryb i nie chcę im zdradzić, jak ja to robię. Ci, którzy mnie uczyli, przyjeżdżali do Środy Śląskiej, oni też łowili bardzo dużo, a inni nie. Ich to zaczęło irytować, zaczęli mi utrudniać. Nawet wymyślono taki temat, że zakazano używać w Środzie Śląskiej łódki zdalnie sterowanej. Poprosiłem wtedy pomoc burmistrza. Mieliśmy spotkanie z nim. I były rozmowy i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Kaleka nie mógł używać łódki. A teraz pomyślcie sobie, żeby złowić rybę, trzeba zarzucić wędkę. Do zarzucenia wędki trzeba stanąć. Trzeba zrobić zamach, puścić żyłkę, plecionkę. Wtedy przynęta z ciężarkiem leci na pewną odległość. Fachowcy potrafią zarzucić na 100 parę metrów. To teraz pomyślcie sobie, jakie ja mam szanse, żeby zarzucić wędkę na miejsce, w którym chcę łowić. I teraz fajna rzecz. Kiedy taka nagonka na mnie, zaczęto mi utrudniać z parkowaniem i tak dalej, zrezygnowałem, odpuściłem. Zacząłem łowić w Ujeździe Górnym. I fajna rzecz, w Ujeździe Górnym też jest zakaz używania łódek zdalnie sterowanych. Ale co zrobiłem? Złożyłem podanie, przedstawiłem moje dokumenty, jaką mam niepełnosprawność i dziwne, dostałem zgodę. I tam mogłem łowić, a w Środzie Śląskiej nie mogłem łowić. I tak, panie burmistrzu, chciałbym, żeby pan był świadomy, jak wygląda sprawiedliwość w naszym kraju, a głównie w Środzie Śląskiej, i powinien pan zająć się tematem, dlatego że już została złożona skarga do, tak jak powiedziałem, 20 marca do Rzecznika Praw i do Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych. No, według polskiego prawa mają 30 dni na ustosunkowanie się do tego tematu. Jestem świadomy, że raczej nic nie zrobią, napiszą mi jakieś rzeczy, pewnie pominą temat,
No i wtedy będę musiał zrobić to, co na poprzednim odcinku powiedziałem, a ci, którzy nie obejrzeli poprzedniego, niech sobie znajdą na moim kanale Mogą, bo teraz zauważyłem, że Facebook już jakoś nie prezentuje tych moich filmów. Ciekawe dlaczego. I będę dumny, tak jak pamiętam, Środa Śląska była kiedyś miastem skarbów. Nad morzem, kiedyś na Bałtyku, płynąłem sobie gdzieś tam daleko, bo potrafię pływać nadal. Zapytano, skąd jesteś? No powiedziałem, Środa Śląska. A, to miasto skarbów. No to, panie burmistrzu i średzianie, zakładam, że Środa Śląska będzie za miesiąc słynnym miastem w Polsce walki, kaleki z sądami, prokuraturą i policją w tym mieście. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.